Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w mych skromnych progach. Ja nazywam się Pomidor, a wraz ze mną dziś gość specjalny, czyli... Jim, witam was wszystkich bardzo serdecznie, oh yeah. Tak jest, moi drodzy, tak witamy jest. was bardzo serdecznie w takim troszkę nietypowym materiale jak na mój kanał. W ogóle troszkę nietypowy format, nie? Bo nigdy, ale to nigdy nie ocenialiśmy, ani ja w ogóle nie oceniałem sam, jakiejkolwiek gali... I nieważne czy to jest Fame MMA, Prime, e, High League, czy jakieś inne, co sobie teraz możecie wymyśleć, lub co teraz wpada wam do głowy, tak więc e, dzisiaj zebraliśmy się, żeby podsumować galę Fame MMA 18 i będziemy oceniali całe 10 walek. Tak, powiem tak stary. Ty, kurcze, nie oceniałeś nigdy jakieś gali? Nie, ty nie oceniałeś, to ja tym bardziej. Nie? Ja, to, ja to będę w tym jeszcze gorszy, ale no cóż, jakoś. Przebrniemy przez to. Dokładnie tak, więc to jest nasz pierwszy materiał tego typu. Więc pewnie, jeżeli później okaże się, że będziemy kontynuowali ten format, to myślę, że z czasem będzie to troszkę lepiej i profesjonalniej wyglądało niż teraz. Tak więc proszę nas Dokładnie. nie wyzywać. Proszę nas nie nazywać, że jesteśmy frajerzy sprzed monitora, no. because. Gdy tylko uda nam się wybić i dostaniemy jakąś propozycję, no to OKTAGON zweryfikuje, czy my jesteśmy tacy <laughs> e, fifa no nie? Tak więc dobra, no. przechodzimy na sam początek do walki Paramaxil kontra Mateusz Spysiński. Walka Paramaxil kontra Mateusz Spysiński okazała się dla mnie, tak szczerze, największą klapą, ponieważ panowie, moim zdaniem... Ani jeden, ani drugi, chociaż ten drugi czyli Paramaxil, był troszeczkę bardziej zaangażowany w walkę, ale niestety, no bądźmy szczerzy, to nie była walka wysokich lotów. To już większość walk na fejmie jedyncem miało, miało więcej emocji. Kurcze panowie, moim zdaniem, no nie pokazali praktycznie nic. A zwłaszcza Mateusz Spysiński, za którym osobiście byłem, no bo ja się zaliczam do grona Ancymonów. Liczyłem, że jednak coś. Tutaj zaprezentuję. Nie mówiąc o tym, że Mateusz jednak trenował. No właśnie, propos Mateusza Spysińskiego, to ja tutaj oczywiście muszę dodać swoje 5 groszy. Mateuszu Spysiński, co się z tobą wydarzyło w tym momencie? Co ty sobą reprezentujesz? A tak zupełnie szczerze, bez. Mateuszu, uszy... Mateuszu zapomniałeś, kurde, że w walce <grym> używa się rąk? <grym 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 A tak serio. To my absolutnie nie robimy sobie żadnych tutaj pod jak nie będziemy nie mamy zamiaru jakby wytykać palcem Mateusza. Choć osobiście również i ja byłem za Mateuszem, bo uważam, że yy, kol... Mateusz od dłuższego czasu był zapowiadany w fejmie. Ja jeszcze pamiętam, jak Mateusz kiedyś wspominał na live'ach. Bodajże, jak był nawet Fame ósemka czy dziewiątka, że gdzieś tam cały czas trwają rozmowy i tak dalej, więc to już kupę czasu zresztą. On już miał chyba propozycję na fejmie czwórce, nawet o ile, o ile się nie mylę, bo jakieś starsze filmy sobie jego oglądałem ostatnio. Tylko nie pamiętam z kim on miał dokładnie walczyć, ale miał już, miał już on wystąpić chyba na czwórce albo na piątce nawet. Tak jest. Jak dobrze kojarzę. E, właśnie coś podobnego kojarzę, bo pamiętam, że dużo na live'ach o tym e, hmm. wspominał i pamiętam, że gdzieś tam rok 2019, 2020, 2021 na live'ach, gdzieś tam był poruszony ten temat, kiedy Mati w końcu się pojawi w klatce. No i przyznam szczerze, że troszeczkę się zawiodłem. Troszeczkę się kurczę pieczone zawiodłem. Bo sądziłem, że kurde, jak na debiut, to troszkę lepiej się zaprezentujesz, Mateusz. Szkoda, naprawdę szkoda. Mm -hmm. Zdaję sobie sprawę, że na pewno gdzieś tam stres mógł towarzyszyć, mimo że w wywiadach e, mówiłeś, że to nie był stres ani nic, tylko po prostu no tak wyszło i już. już tak, e... że nie pokazałeś pazura, ale niestety, Mateuszu, w tym wypadku chyba też nie pokazałeś jednak rąk nawet, także no. <laughs> niestety. No, niestety, no. Szkoda bardzo, szkoda, no ale liczę ale, ale na to... Bardzo, ale bardzo się lubimy, Mateusz, liczymy, że jeszcze pokażesz, kurczę, na co cię stać w kolejnych walkach. Dokładnie tak, liczę na to, że Fame 19, jeśli dostaniesz jakąś waleczkę, to liczę na to, że tym razem pokażesz ten pazur i no nie będzie podobnej sytuacji jak tutaj, bo jednak no gala rozpo... walka rozpoczynająca tak naprawdę Fame no troszkę... No słabo, no nie będę tego ukrywał. No nie, nie mogę tutaj nic innego powiedzieć. Zanim przejdziemy do następnej walki, to jeszcze szybko jedną rzecz poruszę: do osób, które teraz będą y, nas cisnąć, my nie atakujemy, broń Boże Mateusza, bo podejrzewam, że gdybym ja wyszedł y, pierwszy raz walczyć, o ile się kiedyś y, do tego dojdzie zdarzenia. No, podejrzewam, być że... bardzo, bardzo podobnie mogłoby być, nie? W naszym wypadku. No, podejrzewam, że sam bym oklep dostał i pewnie bym tam, kurde, potem yy, w wywiadach płakał, że no, kurwa, no nie wyszło, ja pierdolę, ale dałem ciała w tym hmm. momencie. No, ale niestety, ale niestety, no, Mateusz, no, nie zaprezentował dosłownie nic. Już większą aktywnością tutaj pokazał się jego przeciwnik Jakub Paramaksil-Fronczek, no, który, no, jednak próbował atakować z Spysińskiego, a niestety Mateusz, no, jednak troszeczkę Unikał walki i konfrontacji z Paramaxilem. Zgadzam Zresztą. się. Zgadzam zauważyłeś. się. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Paramaksila, to też opinią, według opinii internautów, też nie zaprezentował się nie wiadomo jak z kolei lepiej. I prawdę mówiąc, no panowie, jeżeli będziecie walczyli hmm. na przyszłych hmm. galach, to liczę na to, że po prostu podkręcicie. Poziom, no i przede wszystkim liczę na większą otwartość, mm. większe dymy, bo też po to oglądamy te gale, żeby był ten kurde dreszczyk emocji, no nie? No dokładnie, kurczę. Tak, więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pana Mateusza Spysińskiego, pana Paramaxila, no to powiedzieliśmy wszystko, więc możemy przejść do następnej walki, czyli Lizy kontra Rybak. Powiem Wam szczerze, już na wstępie, że Liza bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ja mhm. osobiście uważałem, że Liza na samym początku będzie się zachowywać, znaczy na samym początku, nawet nie na samym początku, a przez całą walkę. Przez wszystkie rundy będzie się zachowywać podobnie jak Masza, która się biła na High League i która nie zaprezentowała dosłownie nic. Ona wyszła tak naprawdę, żeby zarobić i tyle. A tu ku zaskoczeniu Liza stawiała dosyć mocny opór Dominice, która swoją drogą ma już tam przepracowane parę lat, może parę miesięcy, nie parę lat bardziej treningów i ona już wielokrotnie występowała na gali, chociażby Prime i praktycznie i chyba wszystkie walki wygrała. Ona miała bodajże dwie, o ile dobrze pamiętam. Czyli. Tak naprawdę, dla Lizy to powinna być dosyć wymagająca przeciwniczka. No, ostatecznie niestety, no, Liza przegrała, ale pokazała pazur, moim zdaniem, i naprawdę stawiała opór Dominice. I momentami widać, że nawet te ciosy Lizy w stójce wchodziły na twarz Dominiki. Zaskoczyło mnie, po prostu bardzo mnie zaskoczyła. Zgadzam się. Ja, jeżeli chodzi o moją opinię odnośnie właśnie walki Li Li Lizy i Dominiki Rybak, to przyznam szczerze, tak, całkowicie szczerze, że jak oglądałem mm -mm. konferencje, face to face cage, e, strasznie mi Liza denerwowała momentami. To mogę powiedzieć otwarcie, że momentami czułem taką dziwną manierę z jej strony, ale na walce jak najbardziej godny mm. poziom. I panowie, kurde, gdybyście wy taki show zrobili, to naprawdę byłyby dwie mocne walki na sam początek. Serio? Panie no tak, Mateuszu pan. i panie Maxilą. Dokładnie. Proszę brać przykład z dziewczyn tutaj, to była druga darmowa walka i no niestety, no pokazały się o stokroć lepiej od was, no taka a, jest prawda. Ale tak jak też, to, ale tak jak właśnie jeszcze mhm. też podejrzewałem, to właśnie miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że Dominika Rybak jednak, kurczę pieczone, rozniesie Liza. no i poniekąd yy, miałem rację, chociaż był ten jednak, ten taki wiesz, dreszczyk niepewności, że a być może, kurczę pieczone, będzie na odwrót i Liza wygra, no ale... No cóż, może no. następnym razem. No wszystko się, w walce może się wszystko zdarzyć. Mogłaby być nawet sytuacja, że Liza mogłaby naprawdę wykurwić jakiegoś podbródkowego yy, w Dominikę i ona mogłaby na przykład paść na deski. No to się wszystko może zdarzyć. Chociaż jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż no siła ciosów u kobiet jednak troszeczkę no, ma mniej mocy i raczej żeby posłać, żeby jedna dziewczyna posłała drugą na deski to to jest raczej rzadkość, ale w walkach wszystko się może zdarzyć. Dokładnie tak. Tak więc e, moi drodzy, ja miałem w planach ogólnie obstawić e, na kliku. O, oczywiście tutaj zawodników, którzy walczyli, koniec końców się z tego wycofałem i chyba nawet się z tego cieszę, ponieważ jak widziałem ile osób stawiało właśnie na te osoby, które tak czy siak nie wygrały, no to trochę współczuję przegranego kuponu i no, no naprawdę współczuję teraz każdemu, kto stawiał no właśnie na przykład na Mateusza Spysińskiego, na przykład na Natana Marconia. A propos pana Natana Marconia-Pierzastego, to myślę, że można y, gładko przejść do następnego tematu, do następnego Stawienia. Tak, walka Natan. Natan. Pierzasta gęś Marcyń kontra Dariusz Daro Lew, Kazimierczuk. Groźny lew! Zapamiętaj, to jest groźny tak? lew! Ła! 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 Ła. Ła. Ja myślałem od samego początku, że wygra to Natan. Chociażby przez to, że no Darek. No, jako, że no wiadomo, że jest wykreowaną postacią i tak dalej, no ale w walkach, w większości walk, no, nie prezentował się zbyt dobrze. On ma wynik teraz aktualnie chyba ma 3-12, czyli miał 12 przegranych, a 3 wygrane, no to w sensie no, przed walką z Natanem miał 2 wygrane. Pierwsza wygrana to była z gościem, który miał 0-20, czyli okay. 0 wygranych, 20 przegranych. A druga jego wygrana była no, z Ludwiczkiem, który jest jednak o głowę od niego niższy, no i ma dużo mniejsze doświadczenie. Dlatego no, ja nie... i to jeszcze walczył z nim przez trzy rundy, gdzie no, patrząc z logicznego punktu widzenia, to on powinien takiego Ludwiczka ubić w pierwszej, jak nie może w połowie drugiej, nie? Ale no niestety no, przewalczył z nim trzy rundy miał nawet z nim pewne problemy. No przecież Ludwiczek mu stawiał opór, ja to dobrze pamiętam. Dlatego ja w tej walce bardzo przekreślałem Darka. I myślałem, że jednak pierzasty no, bo ma on lepsze warunki fizyczne, jest od niego wyższy, ma dłuższy zasięg rąk. A tu jednak, ku zaskoczeniu, no jakimś jakim cudem, nasz Natan, już nie Bóg Estetyki, tylko piżasta gęś, no przegrał z Darkiem. I, I to mnie mega zdziwiło. musiał ładnie tutaj kupony zepsuć wszystkim. <ś> Oj, powiem ci szczerze, tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o Natana Marconia i właśnie Darolwa, to w ogóle. Darolew, to jest naprawdę bardzo śmieszna i ikoniczna postać. I nie mówię to, żeby tutaj kurde szpilę jakąś dać do Daralwa. Daro, ja cię bardzo serdecznie szanuję, proszę nie obrażaj mnie, jeżeli to do ciebie kiedyś trafi. Znaczy Daro to generalnie sympatyczny gościu się wydaje, naprawdę. Dokładnie. Pozytywne bardzo. No wydaje się bardzo pozytywny. No. tylko ja mam właściwie problem co do Natana Marconia, bo ja pamiętam, ja oglądałem dokładnie te wszystkie cage, e, face to face, konferencje i to jest też tyczy się pozostałych tam zawodników, którzy najczęściej tak robią. Na przykład ostatnia walka, o której też będzie można napomknąć, że zawodnik z ostatniej walki no. również lubi coś takiego gadać. A mianowicie ja bardzo nie lubię takiego podchodzenia z góry na zasadzie, że... Lekceważenia no ja... przeciwnika. Dokładnie. No, to jest najgorsze. To jest najgorsze, co może być. I z jednej strony serce podpowiada mi, żeby powiedzieć właśnie, że... Hmm. Nie wolno lekceważyć, ale z drugiej strony ja nie mogę pojąć tego jak można przegrać z kolesiem, który wynik ma 3:12. Jakby okej, okay, może oczywiście się zrehabilitować hmm. i tak jak Darolef, bo Darolef na przykład bardzo ładnie e, się zaprezentował w oktagonie i to bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o wszystkie jego te walki, które miałem możliwość obejrzeć, to to była chyba jedna z najlepszych walek. Ale ja szczerze tutaj ci troszkę przerwę. Jak był bodajże Fame 16, to on na samym początku, jak walczył z Filipkiem, zaprezentował się bardzo dobrze, tylko potem niestety głowa mu nie zagrała, no i skończył jak skończył. Ale początkowo z Filipkiem też sobie radził, nawet doprowadził, że Filipkowi krew z nosa leciała, jak dobrze pamiętam. No, tak, tak, jak najbardziej. I hmm. problem, jaki ja mam, to to, że nienawidzę właśnie takiego lekceważenia y, przeciwnika, i dam sobie rękę uciąć że gdyby Natan Marcoń się przygotował, tak odpowiednio przygotował, dosłownie dzień w dzień treningi i tak dalej, ja myślę, że zupełnie byłby inny werdykt. A tak to w tym momencie, tak jak Mateusz Spysiński, zepsuł kupony ludziom i podejrzewam, że większość ludzi teraz pewnie będzie zostawiało Natana Marcone'a z Tomkiem Olejnikiem albo z jakimś innym Minimajkiem, bo przeciwnik na godnym poziomie, nie? No niestety, no, on już, no on już ma taki wynik jak Nitro i Wardenga, niestety. No, 02. Natan do nich dołączył. Tak naprawdę teraz no. się z tego trójkącik trochę zrobił, bo jest wardenga 02, nitro 02 i teraz właśnie Natan PIERZESTY marcuń. Tak więc, Natan, proszę wejść się w garść i jeżeli wrócisz do Fightów, bo wiem, że zapowiadałeś przerwę, to liczę na to, że naprawdę wrócisz z wielkim przytupem i tak. weź sobie reset na głowę, żebyś też nie miał takich afer, jakie miałeś wcześniej, bo jednak troszkę no, kompromitacja wyszła, nie ukrywajmy tego. Kompromitacja wizerunkowa wyszła, więc tyle mam do powiedzenia. A Darkowi życzymy oczywiście jeszcze więcej wygranych, tak. żeby ten wynik z trzech: no, dokładnie. od trzech do 12 zmienił się na przykład na 15-12 albo tak. 20-12. Liczy, liczymy na to, że się zrehabilitujesz i będziesz tutaj cisnął innych w ringu, kurde. Dokładnie. Może, tak. może będzie w przyszłości zestawienie z Szeligą i może byś miał z nim jakieś szanse. Zobaczymy, jak to będzie, bo wiem, że macie spinę, ale no. Zobaczymy, może w przyszłości będzie taka waleczka. No, zgadzam się. Ty. Tylko musisz się na to solidnie przygotować, jednak. Przygotuj się, przygotuj się, i może kiedyś wr wrócisz do swojego bycia bogiem estetyki, kurde. No. <laughs> Dobra, next. Co mamy za czwartą walkę, panie kolego? Yy, kolejna walka była bodajże vampira strzelim. Właśnie. Właśnie. Mm -hmm. Przejdźmy tutaj do Piotra Szeligi, który osobiście, moim zdaniem, pokazał się w pierwszej rundzie bardzo dobrze. I jak dobrze kojarzę, to. On, z tego co wiem, pierwszą rundę chyba wygrał nawet na punkty z pasterniakiem. To jednak był plan ze strony wampira, ponieważ on dał się całkowicie wystrzelać szelizę w pierwszej rundzie, żeby on nie miał już siły w kolejnych rundach, i przez co właśnie Michał, wy... Michał to wykorzystał i zaczął go właśnie okładać jakimiś podbródkami, kolanami prawymi sierpowymi. No i niestety, no, szeli. Skończył jak skończył w trzeciej rundzie. Musiała walka zostać zakończona przez narożnik, który po prostu nie dopuścił go do, do dalszej walki, no bo było z nim zwyczajnie źle. Mogłoby się to naprawdę skończyć bardzo źle w jego przypadku, i dlatego Don Diego, czyli właśnie trener Piotka Szeligi, musiał tą walkę przerwać. No, bo to by mogło się źle skończyć. Zresztą widzieliście pewnie na wywiadach, jak wyglądała twarz Piotrka. A Michał Pasterniak, jak to pasterniak, profesjonalny zawodnik, który walczył chociażby na galiwotore, na której sobie nawet dobrze radził, on tam pokonał wielu przeciwników. No i no nic dziwnego, że Piotrek skończył jak skończył walcząc z takim profesjonalistą. Powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, no to ja uważam, że to była bardzo dobra taktyka ze strony Pasternak'a właśnie. Ja uważam, że w ogóle ludzie powinni brać z niego przykład, że zamiast od razu, wiesz, w pierwszej rundzie się wypompowywać z, cały, z całej energii, z całej siły, to żeby właśnie na początku tak trochę na spokojnie przeczekali, tak, żeby przeciwnik poczuł się, wiesz, zbyt pewnie, nie? Żeby Wysprzęglił się ze wszystkiego, a w sytuacji, kiedy będzie tak zwany syndrom Jacka Mureńskiego, gdzie już w ogóle będziesz kompletnie wypompowany z sił, no to wtedy od razu na zielasz, kurde, sprowadzasz no, panie, takiego przecież... gościa do parteru i wtedy to... pokazujesz mu, gdzie jest jego miejsce w szeregu. No panie, przecież Szeliga to już totalnie w pierwszej rundzie się wystrzelał, dosłownie chyba wykorzystał swoją największą moc właśnie, jaką miał, czyli wszystko, wszystko wykorzystał w pierwszej rundzie. Nawet na gościa 1,90 m, kurde, Pasteliach ma 1,90 m, on ma chyba 1,75 m. Dosłownie takie kuwa hajkiki mu na łeb robił, a to, i to nie jest raczej dobry pomysł, jeżeli jest taka no, różnica wzrostu. Nie. Bo no, przez to się po prostu Piotrek za bardzo męczył, nie? I myślę, że te hajkiki mogły go najbardziej zmęczyć, no i oczywiście te, te prawe sierpowe, te wiatraki, które mi tutaj y, zarzucał, no też go mogły troszeczkę jednak spompować, nie? Tak czy owak, liczymy tak jak w przypadku poprzednich walk, że panowie może kiedyś w przyszłości jakiś rewanżyk zrobią, fajnie byłoby zobaczyć tak. ponownie Piotra Szeligę kontra Michał Pasternak, Tak więc tak. Nawet... Wa Zajubista walka. Generalnie, Dokładnie. Moim zdaniem. A jeżeli nie będzie rewanżu, to chociaż żeby panowie pojawili się na gali, ale na przykład hmm. jeden by walczył hmm. z innym, drugi z innym, no nie? I żeby zobaczyć po raz kolejny, bo... Nie, nie powiem, bardzo darzę sympatią obu panów. No, Piotr Szeliga miał niestety tą swoją aferę gilową. Tak szczerze, no, no musimy o tym wspomnieć. No, tą swoją aferę gilową. Ale ja osobiście nic nie mam do jego postaci. Taki się też wydaje w miarę pozytywny ziomek. Też mi się no. wydaje. Tak zwana afera e, dubania w kopalni i szukania złota. No. <laughs> no, dobra, to przechodzimy w takim razie dalej. Bardzo, bardzo mi się podoba tutaj. E... Nasz komentarz, mimo że to jest tak. pierwszy raz, to uważam, no że idzie. Szczerze, ja się, ja się cały czas fuj stresuję. Nie wiem. Dlaczego no jest, jest to stresujące, <laughs> bo to jest inny format. My czegoś takiego nie robiliśmy. Nie? No nie Ale zawsze warto próbować nowych rzeczy. Tak więc, próbując nowych rzeczy, przejdźmy do piątej już walki. Piąta walka, czyli chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych, czyli Zadyma kontra Alanik. Oj tak, oj e tak, Byku. Walka, moim zdaniem, dosyć wyrównana. Zadyma jako wieloletni zawodnik Galgromdy, czyli walk na, gołe, pięściarstwa, walk na gołe pięści. Zaprezentował się bardzo dobrze w stójce, jak to przystało na pięściarza, przez co miał on przewagę w tej stójce. Alan Kwieciński, jako też profesjonalny zawodnik K1 kickboxingu. Yy, też powinien być teoretycznie dobry w stójce, ale no niestety w przypadku Zadymy no to jest niebo, a ziemia dosłownie, nie? I dlatego Kwieciński bardzo często sprowadzał właśnie Zadymę do parteru, obalał go i o dziwo te obalenia mu wychodziły. Nie mówiąc o tym, że on nie był jakiś mega aktywny w tym parterze, bo on, miałem wrażenie że momentami, już po prostu obalał i na nim leżał, tak szczerze. A Zadyma próbował się jednak uwalniać, on był aktywny w tym parterze. Dlatego osobiście uważam, że Żaden z nich nie powinien wygrać, tylko powinien być, moim zdaniem, remis. Jak kiedyś było w przypadku walki, bodajże Zabielskiego z maksymalnie. To nie pamiętam, który to był fejm, ale była taka walka, gdzie oni zremisowali. No i w tym wypadku też powinien być remis, bo obydwo, obydwaj panowie się pokazali z dobrej strony. Nawet nawet Alanik i pamiętam tą akcję, gdzie Zadyman Alanowi zajebał to, kurde w jajko pięścią. Nie? To, to przestrana akcja dosłownie, bo. On próbował wtedy zrobić tego bicycle Kika bodajże, to co wykorzystał na wiewiórze, na, na fejmie 17 i właśnie tym ciosem go znokautował. No i chciał to chyba zrobić na zadymie, ale niestety no nie wyszło i właśnie Tomek Zadyma no niefortunnie trafił tutaj, niestety Alana. W jondro i jest kolejna afera jądrowa, niestety. <grymne> no właśnie, ja coś czułem, że wynik jest tego afera jądrowa, nie? Ja coś czułem, że z tego prędzej czy później wybuchnie afera jądrowa. Jeśli chodzi o mnie i Alana Kwiecińskiego, no to oczywiście Alan Kwieciński, master of disaster. No nie, bum, Mr. Buu, buu, kurwa, bum. Bum, Kurwa, bum. A tak yy, zupełnie szczerze to uważam, jak zresztą większość internatów, że werdykt jest troszeczkę niesprawiedliwy, bo w mojej opinii koniec końców mimo że Zadema również się fajnie zaprezentował, no to koniec końców uważam, że Alan Kwieciński powinien wygrać, ale bezpieczniej będzie, jeśli powiem twoją jakby kwestię, czyli fajnie byłoby, gdyby był to po prostu remis. Aczkolwiek mam dziwne wrażenie, to oczywiście mogę teraz spekulować w tym momencie, gdyż jeszcze nie znamy karty Fejmu 19. Mam wrażenie, że będzie powtórka ich walki na przyszłej gali. A jak nie na przyszłej, to na dwudziestce. Tak mi się wydaje. Jest szansa, ale też może być walka taka, że wystąpi kwieciński i zawalczy z wampirem, bo oni też mają dosyć open konflikt, i oni się wielokrotnie cisnęli na wywiadach i zobaczymy, czy może też do takiej walki dojdzie. Z z Kwiecińskim jest szansa taka. Jestem bardzo ciekawy, jakby się to zaprezentowało. I kurna, i będzie taka sama akcja jak z Ferrari, nie? że Kwieciński do dwóch zawodników wyskoczy. Najpierw do Zadyny, a potem do Wampira. Ale myślę, żeby tego nie przeżył raczej Alanik, niestety. Lepiej, lepiej nie. I lepiej, żeby tam nie było przerwy półgodzinnej między. Żeby później tak. nie okazało się, co się okazało. Ale dobra, do tego no, no, spokojnie, przejdziemy. spokojnie, spokojnie. do tego. Spokojnie Mamy, do... Mamy czas. Mamy panie czas, panowie. dokładnie. Panie i panowie, chłopcy, dziewczęta. Dobra. Tak. To skoro to mamy omówione, to lecimy Next. Co mamy next? No, następne zestawienie to jest yy, Maksymilian Wiewiór-Wiewiórka kontra Arkadiusz-Aroj-Tańcula. Chłopaki walczyli o pas do kategorii 84 kg. Ku mojemu zaskoczeniu wygrał Wiewiór. Ja liczyłem, że jednak Tańcula go tutaj ubije, tak szczerze. Gdzie nie ukrywam, że lubię Wiewióra, spoko gościu. Tańcule tak samo lubię, ale myślałem, że Tańcula da radę tutaj... Maksymilianowi, chociażby przez to, że bardzo dużo osób teraz skreślało wiewiórkę przez ostatnią akcję na Fejmie 17, gdzie to został bez problemu znokautowany przez Alana, zresztą pamiętasz pewnie tą akcję? Tak, pamiętam, zdecydowanie. I, i zapewne sporo osób skreślało wiewióra, no i nawet były kursy lepsze na ten cule, że to on niby wygra, a tu ku naszemu zaskoczeniu wygrał jednak wiewiór i przez co ma cwaniaczek dwa pasy. Cwajaszek, tak. kurde, dorobił się ładnie, kurczę dwóch pasów. Walka też bardzo fajna. I mi się podobała pewna akcja w, pod koniec pierwszej rundy. Wiewirusuję, mógł to zrobić trochę wcześniej, ale no, zrobił to pod koniec pierwszej rundy. Mianowicie w parterze założył skrętówkę na, na kostkę tańculi. I przez to było, było blisko taka sytuacja, że tańcula mógł odklepać dosłownie i byłby koniec walki. Mhm. Ale no, na szczęście wytrwał do końca, bo to tam zostało chyba 10 sekund rundy. No, i gong po prostu spowodował, że tańcula nie odklepał, tylko po prostu skończyła się runda. I przez to doszło do drugiej rundy i trzeciej. I jeśli chodzi o mnie, natomiast to ja również, tak jak ty, byłem sercem dosłownie za Arkadiuszem Tańculą. Mózg również mi podpowiadał, że Arek da radę. Arek jest niezwyciężony. Już to pokazał, kiedy epicki Fame 15, gdzie to Arkadiusz Tańcula rozniósł dwóch murańskich, i byłem święcie przekonany. Że wiewiór to będzie dla niego wiesz takie. Tak, takie kurde pstryczek, nie? Że dosłownie taki, O, tak by tak. zrobił dosłownie, nie? Takie co. No, no gdzie swoją drogą na Fejmie 15, nawet murańskiego Mateusza, świętej pamięci już niestety, mm -hmm. rozniósł nawet przed czasem w trzeciej rundzie, bodajże jakieś chyba mu duszenie założył, o ile dobrze pamiętam. No i w ten sposób właśnie wykończył Mateusza i potem do Jacka wyszedł, kurde. Dokładnie. Z Coś mi podpowiadało, że Arkadiusz Tańcula gdzieś tam byłby w stanie bezproblemowo poradzić sobie z Wiewiórem. No i niestety, jak widzicie, los potrafi być dosyć przezorny, więc w tej sytuacji niestety wyszło znowu inaczej niż zakładaliśmy. Ale nie zmienia to faktu, że bardzo podoba mi się postawa Arkadiusza Tańculi, że nie wyszedł striggerowany na przykład na werdykt, tylko jasno no dał do zrozumienia... Dokładnie, przyjął na klatę. Przyjął na klatę porażkę i liczymy na to, że Arkadiusz Tańcula na przyszłych galach pokaże ten pazur, którego póki o. co Mateuszowi Spysińskiemu zabrakło. Przepraszam jeszcze raz, Mati. No. Dokładnie, Areczku, liczymy, że się pokażesz. Niestety, aktualnie Twoja droga do KSW jest skreślona i raczej tam y, nie będzie ciebie nigdy. Nie, żartuję. Oczywiście, przejdźmy może dalej. Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Tak, tak. No, teraz najwyżej prajmy ma, Areczku. No dobra, przejdźmy się do... <grymny> 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 Żartuję oczywiście. O kurde, Nie, no, Anka bardzo się... lubię i sobie tak lubię pośmieszkować. Stary, my się, w bik... my się w gips pchamy, my się w gips pchamy. No i nam spuści w pierdziel, kurde, Aroj i się skończy. <grymny> dobra, nextik, co my mamy? Jinalt kontra Sutonator, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. Moim zdaniem, kurwa, chyba najlepsza walka ze wszystkich, tak szczerze. Zdecydowanie. Kurwa, tak samo. To, coś, to, co się tam odwalało, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Obydwa Obydwaj panowie się zaprezentowali bardzo dobrze, aczkolwiek Ginald zaprezentował się jeszcze lepiej od Pasuta, ponieważ miał on moim zdaniem dosyć dobrze poukładaną stójkę. Wiedział, kiedy cios wyprowadzić, kiedy kolano jakieś tutaj zapierdzielić, a niestety Pasut, no, przyjął troszeczkę taktykę Amadeusza, czyli Robił tak zwane wiatraki momentami i na oślep uderzał. Tak te, te, te cepy takie, te cepy. Tak. No i, no i nie ukrywam, no, że jednak no, Ginold tutaj ładnie pocisnął sutonatora, chociażby było to widać po jego twarzy. On dosłownie, jak on to określił, że wygląda jak pszczelarz Menel. Tak jakoś się pasut nazwał przez to, jak jest na twarzy, żeby go porządliły jakieś kurde pszczoły. No i generalnie do Obydwaj panowie fajnie się zaprezentowali. Ginold dużo lepiej pokazali charakter. Jestem w szoku, ile pasud był w stanie ustać tych wszystkich ciosów, tych kolan. To mnie po prostu rozwaliło dosłownie. Myślę, że od walki z Jackiem Murańskim chyba przejął kurde szczękę po wujku Władku. No i przez to jest. kurde, <głos> 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 jest niezniszczalny. Dobrze, kurde, dobrze. Jak mamy wyjeżdżać, to wjeżdżamy na pełnej kurwie. Tak jest. Nie, e, fajna. Ja... Bardzo fajna waleczka. Jeśli chodzi o mnie natomiast, to to jest tak samo jak w przypadku poprzedniej walki, czyli wiewiór i tańcula, bo trzeba sobie nakreślić jasno. Po pierwszych dwóch walkach, ja osobiście uważam, no nie licząc tam pierzastego i darolwa, to właśnie od Zadymy i Kwieci kontra Kwieciński, Szeliga kontra Michał Pasternak zaczyna się naprawdę dziać ciekawie, nie? W sensie, że to są takie naprawdę walki, które wręcz emocjonalnie się do nich podchodzi, bo te pierwsze dwie to takie trochę, żeby tak trochę uś uśpić widza, mi się wydaje. Nie, no pierwsza walka to darmowa, paramaxila z Dobra, najle najlepsza. To tak, jest najlepsza. Tak, pier... najlepsza walka, Mateusz Spiśniewski pokazał się bardzo dobrze. Keep it up, oby tak dalej. <laughs> Kończymy ten podcast, tym, bo <laughs> Trzymajcie się, na razie, cześć. <laughs> A tak w tak zupełności szczerze to mówię, Ginald ja właśnie od początku coś czułem, że zaprezentuje się kurde mega kozacko, mimo że niektórzy to mieli podejście takie, że to jednak pasut pociśnie kurde tutaj Ginolda. No jednak wyszło inaczej, no przykro mi niestety moi drodzy. E, możecie się również pomylić, no błąd to jest rzecz ludzka. Dokładnie. Ja też, ja też byłem pewien, że Ginold wygra, no bo... Jak ja sobie patrzyłem poprzednie walki właśnie Pasuta, on walczył bodajże z Jabczanem i z właśnie Jackiem Urańskim. Jako, że on jest dosyć dobry w parterze, no to w stójce on niestety, no musi troszeczkę popracować, bo widać, że on ma straszny chaos, gdy uderza w stójce. Tak, Że tak. on robi te, właśnie takie wiatraki, takie... Wiesz, to jest coś takiego, taki chaos we się zaczyna dzieć. normalnie tak, kurde, tak jakbyś, wiesz, tak. uderzył w czuły punkt i tam się, kurde, żarówka zaczęła, Dokładnie. tak, kurde, przegrzewać i takie, o, kurde, tak, tak. o, kurde, trzeba z ślepakami tutaj, szybko, 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 szybko. No, ale Gino to bardzo poukładany w stójce, no tak. i, i mógłby się, moim zdaniem, Gino zmierzyć nawet z takim Błońskim, który też jest dosyć dobrym zawodnikiem. Myślę, że taka walka byłaby dosyć ciekawa. Kacprze Błoński, Eluvina, Crasher, dawaj, jedziesz, jedziesz, to, z Gino'da, jedziesz, jedziesz, Gino'da. No. Obaj panowie, w mojej opinii, zaprezentowali się bardzo dobrze nie tylko w oktagonie, ale również na face to face, na cage'ach. Yy, uważam, że nawet fajnie było to poddymione, jak tam w pewnym momencie Ginold zadzwonił kurwiony do pasu i zaczął go trochę cisnąć. Mimo, że większość osób uważa, że się odkleił i zaczął tam farmazonić, to w mojej opinii to jest właśnie coś, czego ja oczekuję na następnych i przyszłych galach. Na, na przyszłych galach, czyli po prostu dymy. To jest coś, co jest nierozłączne i musi być, żeby był ten content. I uważam, że panowie również nie. zrobili content, bo Pasut również bardzo zaimponował mi tym, jak e, wyszedł w tym stroju e, tego Rut, Ten Tak, micha i potem na drugiej konferencji w stroju Rutkowskiego. Tak, dokładnie. W stroju Rudkowskiego wyszedł. Nie? I to było po prostu takie creme de la creme. Lecimy, lecimy nextik, proszę Państwa, bo my sobie po tym hmm. chyba zestawie, po tym podsumowaniu tych, tego całego zestawiania i tych wszystkich walk, to my sobie wrogów narobimy w necie. E, no tak. tak więc e, może to być pierwszy i ostatni raz, kiedy widzicie nasz wspólny duet, bo później dostaniemy okle pod e, innych tam ludzi, którzy się na nas rzucą. Tak więc okay. proszę Państwa, Kleo kontra Linki Master, dawniej zwana jako Marta Linkiewicz. Linki! <śmiech> <śmiech> No, druga walka kobiet. No i dziewczyny pokazały charakter. No, Cleo dużo lepsza w stójce, bo ona jest, ona jest dosyć dobrą zawodniczką. Ona ma. Sporo wygranych na koncie z tego co ja. Że ona ma chyba przegraną z Master chyba tylko, jak dobrze mm -hmm. pamiętam. Tak. Właściwie z Aniolą Kleo przegrała. Ale tak to jest dobrą zawodniczką. No, Linky Master też przeszła taką przemianę. I osobiście uważam, że jest dosyć solidną zawodniczką. MMA, jeżeli chodzi właśnie o poziom kobiet, myślę, że Dominika Rybak może, może niedługo pójść nawet inaczej, może osiągnąć jej poziom i ja liczę na to, kurde, ale nie, walka dziewczyna naprawdę spoko była yy, i była tam akcja, gdzie niby Marta Linkiewicz włożyła palec w oko tej Cleo i przez to ona dosłownie nie widziała na to oko, nie? Ale potem się Kleo odegrała i też tam zajwała, i tak w okolicy takie limo się zrobiło u Marty Linkiewicz. Tak zwana e, afera z okiem Saurona w tle. Tak, no Marta musiała walkę sprowadzać do parteru, no bo widać, że, że Ewa Brodnicka miała dużo większą przewagę w stójce. Linki Master to zauważyła i jak najczęściej starała się sprowadzać do parteru. Walkę, no, żeby jednak tutaj jakoś e, wygrała na te punkty, no ale niestety no nie wyszło. Marcie i wygrała Ewa Brodnicka. decyzją jednogłośną. Oczywiście, jednogłośną decyzją sędziów wygrał Adrian Polak, Polański. Polański. <grym> tak. Tak. Zapamiętajcie to. A tak całkowicie szczerze, ja oglądałem sobie już większość, o ile nie wszystkie walki Marty Linkiewicz, i byłem święcie przekonany, że to będzie. Kolejna lub jedna z kolejnych, gdzie Marta Linkiewicz rozniesie swoją oponentkę. No i okazało się, że jednak Kleo tutaj y, pokazała trochę wyższy poziom, większy poziom. Ale czego nie hmm. można odmówić, to obie panie naprawdę dały ładny content. I na początku, jak oglądałem sobie właśnie te face-to-face, -face, KJ i tam konferencje, to nie tylko zresztą ja, ale myślę, że większość osób też miało z tym problem, że trochę. Marta Linkiewicz wydawała się taka bardzo wycofana. Ona taka zaspokojna była na tych e, konfach, na tych kejach. Później dopiero tak stopniowo zaczęła się odpalać, aż w hmm. końcu no można by powiedzieć, że wyszła odpalona zanim oczywiście wyszła do oktagonu. To jeszcze warto wspomnieć, że <laughs> zrobiła bardzo ciekawą e, akcję, kiedy było ważenie. Bardzo bardzo ciekawy strój na siebie ubrała. Tak. Bardzo interesujący. Dobrze, że my tego nie pokażemy, hmm. bo pan YouTube by się na nas bardzo obraził i oh. W ogóle dziewczyny się na siebie bardzo odpaliły na drugiej konferencji, chyba nawet na face-to-face, -face bo obydwie zaczęły jakieś brudy na siebie tak nagle wyciągać. Tak. na pierwszej konferencji był spokój, jak dobrze pamiętam, a dopiero od drugiej konferencji, jak nie od face-to-face, to -face zaczęły się jakieś takie dymy między innymi robić. Ale tak samo, właśnie jak w przypadku Ginalda i Sutonatora. Pierwsza konferencja to stypa, ale no potem się niestety no, porobiły pewne, pewne zadymki między panami. No i to samo w przypadku dziewczyn, właśnie, nie? No, tak więc. Koniec końców uważam, że zaprezentowały obie panie dobry poziom. i co Dobry jest? poziom sportowy. Dokładnie. Tak. I bardzo szanuję, że Marta Linkiewicz do takiego fajnego klasyczka wyszła no. do OKTAGONu. Szanuję bardzo, bardzo szanuję za puszczanie takich klasyczek. A do czego ona wyszła? Bo ja już nie pamiętam. Kanye West. Kanye West. Tak jest. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, tak szczerze wam powiem. Nie? Ja Ale zwróciłem. fajnie, 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 że wyszła. Tak więc... Nie, z Spysiński do najlepszej muzyki wyszedł. Żółta skóra, od banana. Dobra. Le, lecimy dalej z Koksem. Dziewiąta walka z dziesięciu. Tak? <zysy> lecimy, do, lecimy, proszę Państwa, do main eventu. Amadeusz Ferrari roślik kontra Kacper Kraszer Błoński, proszę <zysy> Państwa. No i cóż, no niestety, Amadeusz, no. Nie wykończył przed czasem. Kraszera i niestety, no jak się okazało, jednak Kasper nie jest takim oskarkiem, na jakiego wyglądał. No, zdecydowanie, zdecydowanie nie wygląda na takiego oskarka, jakim y, tutaj Ferrari go przedstawiał, że on go tam, kurde, tak. w pierniczy, a Dubiela to sobie na dokładnie no Tak, no przecież, no przecież Błęski Ferrari mu później bodajże nos złamał, coś z oczodołem mu się stało, jeszcze miał chyba rozcięty łuk brywiowy, także no, jednak Błęski nie jest taki, taki słaby, na jakiego tutaj właśnie tak jak opisywał Amadeusz, nie? Jednak no, jest dosyć mocnym zawodnikiem. Ja pamiętam, że on wygrał nawet z tym, z Mateuszem Fitlowersem bodajże na jakimś fejmie i, i wygrał z Wardęgą, co wtedy Wardęga miał to takie słynne limo wielkie, co nie tak. widziałem jedno oko. Tak, a potem przebrzydły Max Krasn to wykorzystał i no, i zrobił co zrobił, tak. ale nie, nie rozmawiamy. No i, no i chociażby wygrał z Dubielem słynną walkę, no, chyba najsłynniej, jeden z najsłynniejszych konfliktów. No drugą walkę niestety już przegrał, bo to bodajże po 8 to, to było bez limitu czasowego, no i niestety Błoński się wypompował i musiał go karetka zgarnąć. No niestety Kacper już nie dał rady, no i przez to przegrał z Dubielem, nie? Niestety, ale właśnie to jest ten case, o którym ja wspominałem za czasów, jak żeśmy właśnie omawiali Pierzastego i Darolwa, czyli po prostu... Nie lubię bardzo, jak ktoś cwaniakuje na zasadzie takiej, że ma kogoś na strzała. To jest takie lekceważenie przeciwnika, i w tym przypadku było również to samo. Okej, okay, moi drodzy, to, że Ferrari wygrał, to, że się zaprezentował bardzo e, spoko, jak to zresztą Ferrari ma w zwyczaju, bo jest mocnym zawodnikiem i tego mu nie odejmuje. Nie zmienia faktu, że jednak lekceważył bardzo Kacpra Błońskiego i koniec końców się przeliczył, bo myślał, że starczy mu sił na dobicie drugiego Oskarka Dubiela, którego rzekomo miał w kilka sekund pocisnąć. No. I zresztą jednego i drugiego miał w kilka sekund po pocisnąć. A Właśnie każdy... a propos walki Ferrari z Dubielem możemy przejść do niej. Aha, Dobrze, no. moi, dro moi drodzy przejdźmy do kolejnej walki Ferrari kontra Dubiel. A nie, zapomniałem, że do mnie nie doszło. A -a. Marcin, Marcin pierdolony Dubiel oczywiście rozjebał. W I zgarnął hajs za to. Zgarnął hajs. <laughs> i... On nawet nie musiał nic robić. On po prostu wszedł sobie na ring, zgarnął Hajs i wyszedł. A Amadeusz Ferrari, no co, był spompowany, chciał dobić oskarka, ale no chciał, nie. Chciał, chciał nawet walczyć z dubielem, ale no lekarze go nie dopuścili. Właśnie, niestety. propos lekarzy i propos teraz wielkiego finału, bo już walki mamy omówione, moi drodzy. To teraz ja przejdę do takiego podsumowania tego, co się wydarzyło pod koniec, na zakończenie Gali. Szkoda, że nie doszło do, tak serio, serio nie doszło do tej walki Dubiela i Ferrari'ego. Oczywiście jak najbardziej rozumiem, że tam na pewno była decyzja lekarzy i tak dalej, no bo nikt nie chciałby powtórzyć, mieć powtórki z rozrywki tego, co się Walusiowi stało. Bo różne rzeczy mogą się dziać, tak? No niby tutaj no, jest istety. z nosem, nie? Ale no nigdy nie wiadomo, czy czasem organizm też w pewnym momencie nie powie stop i tak dalej. Ale... Co mnie najbardziej rozbraja w tym momencie, to boxdel wychodzący na... Na środek dosłownie tak. oktagonu mówiący, że Amadeuszem zajmują się lekarze i że no, leży po prostu i no jest źle. Po czym Amadeusz 50 sekund później wychodzi i mówi, że się chce napierdalać z Marcinem tak. Dubielem, że chce go rozpierdolić. Tutaj. 50, 10 sekund później chyba kurwa nawet. A Konopski odliczał, bo Konopski wstawił News'a i tam tak. wyszło, że 45, więc prawie 50 sekund było od tego zdarzenia. No. No widać jaki Ferrari był padnięty i nie siły w ogóle, nie, totalnie. No zdecydowanie. I... Powiem szczerze, że to Autentycznie to jest takie jedno z najdziwniejszych zakończeń fame 19. Boże, osiemnastki, przepraszam. najmocniej Przepraszam na za wprowadzenie w błąd. Moi drodzy, poprawiam się w tym momencie. Fame osiemnastki, więc. Dziewiętnastka pewnie we, w październiku gdzieś, albo we, we wrześniu. coś no takiego właśnie. Po, po wakacjach pewnie będzie. Więc sobie niestety poczekamy. No ale koniec końców, mówię, to było najdziwniejsze zakończenie Ever, jakie mogło być. I prawdę mówiąc, naprawdę ja się zastanawiam, jak Boxdel będzie to tłumaczył na przyszłych oferkach z Ulfikiem. Czy będzie takie, no stary, słuchajcie, ja jak najbardziej chciałem, żeby Amadeusz Ferrari wyszedł, ale no niestety, no wyszło co wyszło, dostałem taką informację i nie wiedziałem, że on wyjdzie do Oksagonu. To jest bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe zakończenie. No i... No i jak chcesz, możemy nawet tutaj wszystkie walki po kolei ocenić w skali od 1 do 10, myślę, że to będzie spoko opcja. Nie ma problemu, tak więc zaczynamy. Tak. Pierwsza, pierwsza walka, no to omówiona no, no została. Dzie, dzie, no, walka Paramaxis kontra Spysiński, moim zdaniem 10 na 10, to jest najlepsza walka z całej karty, było tyle emocji, tyle wyprowadzonych ciosów, yy, no i generalnie chłopaki zaprezentowali się bardzo dobrze, zostawili dużo charakteru, e, a tak na serio to niestety... Pierwsza walka no bardzo słaba moim zdaniem. Nie, ja kurwa, bym dał no kurwa 2 na 10 tak szczerze. Kurwa 2. Ja bym dał nie wiem 1, 1,5 na 10 tak szczerze. Nie no chłopaki, bez żadnej spiny, ale serio. Postarajcie się na przyszłość, nie? I więcej akcji, więcej kurde no, z jajem to tak z jajem. Dokładnie, z jajem, z jajem. A poza tym, jak kiedyś się nam uda wybić i byśmy pojawili się w Fame, to wy nawet będziecie mogli potem nas wyśmiewać, że my kilka lat wcześniej się śmialiśmy, krzydziliśmy, a teraz sami w Please wyłapaliśmy. No bez kitu. Dobra. Druga waleczka w skali od 1 do 10. Uważam, że dziewczyny tak. pokazały klasę elegancko, więc ja dam takie mocne. 7, 8 na 10. No, ja dam siódmeczkę. Bardzo, bardzo dobra walka. Skończyła się niestety przed czasem, bo Dominika poddała Lizi, ale bardzo fajna walka. Jeżeli chodzi o. Mhm. I to jest chyba jedna z dwóch walk, która się przed czasem skończyła, bo powiem wam ciekawostkę. Większość walk skończyła się przez decyzję po trzech rundach. Mhm. Tak. No. Tak więc. Przechodząc dalej, trzecia walka, no to w mojej opinii, jeżeli chodzi o mnie, poza tym, że Daro zaprezentował się bardzo dobrze, to koniec końców. Ja tutaj, mój wzrok kieruję na Natana Marconia, nie popisałeś się, więc 3 na 10 dla Ciebie. No, jakbym ja... Znaczy jakbym miał tą walkę ocenić, że dla mnie taka szósteczka w sumie. Nie, tak, tak szczerze to też szóstkę bym dał, ale niestety Natanowi dam 3 na 10, bo się nie przygotował do walki i zlekceważył no, samemu Natanowi to tak, kurde no. Bardzo brzydko. Bardzo Nie brzydko. Fuj, pa... fuj, 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 fuj. Kurde. No i, i, i bawiło mnie to, jak właśnie Darek uciekał przed... Że jak to, jak to komentatorzy powiedzieli, że lew przed gęsią ucieka. Tak, tak, zdecydowanie. <laughs> lew to ucieka bo, przed bo, bo. gęsią, kurde, ja pierniczę. No panie. Czwartą jak oceniasz? W skali od... Yy, czwarta to była wampirką kontra Shelley. Oj mocna walka, dla mnie ósemka, tak szczerze. Zdecydowanie to, co, ósemka. To co wampir zrobił z Szeligą potem to dosłownie bardzo bardzo duże widowisko, bardzo fajne widowisko, tak szczerze. Zgadzam się? Zdecydowanie ósemka. Panowie! Dobra robota, oby tak dalej. Dokładnie. Piątka. Następna. Piąta walka. Czyli to była właśnie walka z Adymy Skwiecińskim. Też. poziomem podobna jak wampira z Szelim. 7,5 myślę, że mógłbym dać tej, tej walce. Ja bym dał 8, ale też dam 7,5 z prostego powodu, werdykt mi się nie spodobał, więc niestety odejmuję pół punkcika, przykro Bo powinien być remis dla mnie. Zdecydowanie. Tak no. Kolejna waleczka, czyli Wiewiór Tańcula. Solidna walka, myślę, że mogę dać 8 na 10, 8,5 nawet. Bardzo dobra walka chłopaków. Tak, 8 8,5. Liczyłem, tak, że, że Tańcula wygra, ale no cóż. Wygrał Zaprezentowaliście się dobrze. Wiewiór. Dokładnie, 8,5 na 10. Zresztą, jak zawsze, wiewiór i i zawsze się dobrze prezentuje na walkach. akurat. Tak jest. Następna waleczka. Dzino Tsutunatur, no to no, sorry, tu muszę dać 10 na 10, tak szczerze. Najlepsza walka z całej. Tak, 10 e, na 10. To, co to, się tam odwalało, tak no to przychodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Emocji było. Tyle charakteru I... zostawili, że to jest szok po prostu. Tak. Plus jeden byku, plus jeden. Dycha, dycha wlatuje, jak tak nic. jest. Kleo kontra Linki Master, też solidna walka. Usemeczka wlatuje. Usemeczka bez mrugnięcia okiem, bez mrugnięcia okiem ósemeczka. Tak, i teraz mrugnąłem akurat przypadkowo. <laughs> <laughs> no Eluvina kontra Ferrari, Eluvina kontra Eluvina kontra Amadeusz Multipla. Jak oceniasz? Fajna walka. Tylko że no liczyłem, że jednak Ferrari no da radę temu bońskiemu, że go niby tam tak jak mówił, że go wykończy przed czasem. Niestety no, wszystko skończyło się przez decyzję. Dlatego dlatego muszę dać 7 na 10, ale i tak uważam, że dobra walka. 7,5. Ale liczyłem, że liczyłem, że Ferrari tak jak obiecał, skończy przed czasem, no ale no niestety no nie wyszło Amadi, no nie wyszło, kurde. Ja daję 7,5 na 10, bo jedną głośną decyzją sędziów wygrał Adrian Polak. No właśnie, Adrian Polak-Polański. Musi być walka niedługo. Adrian Polak kontra Adrian Polak. I kto by wygrał wtedy? Jedną głośną decyzją sędziów wygrał był Adrian Polak-Polański. Polak-Polański. Pola... No i mamy jeszcze ostatnią walkę. Dubiel kontra Ferrari daje 0 na 10, bo się nie wydarzyła. A ja daję 100 na, ja daję 100 na 10. 100 na 10. Bo... Ja daję tak. 10 na 10, bo Marcin Dubiel zrobił idealnego pranka w tym momencie. I uważam, że Marcin jest tak. mistrzem pranków i sprankował samego Amadeusza Ferrari, który tego się nie spodziewał. Tak więc tego, 100 nikt na 10. Nie, tego nikt się nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał. A ja daję 1 na 0. Kurde, najlepsza no, tak ocenę. Tak zdecydowanie hmm. to minus 100 na 10 i tyle. Mam do powiedzenia. No. Tak. A samą galę no to 8 na 10 generalnie. Gdyby nie to, że nie doszło do drugiego main eventu i gdyby nie to, że chłopaki w pierwszej walce pokazali się chujowo, to byłoby 10 na 10, tak szczerze. Ale no przez te właśnie dwa czynniki, przez walkę Paramaxila ze Spysińskim i przez to, że nie doszło do drugiego, można powiedzieć, main eventu, można powiedzieć, że tylko 8 na 10, ale to i tak jest bardzo dobra ocena, moim zdaniem. Nie wiem, jak ty się do tego odniesiesz. Ja mam właściwie podobne zdanie. Dlaczego? Ponieważ walka para paramaksila z Mateuszem Spysińskim to jest... Pierwsza walka, która otwiera tak naprawdę FM 18 i uważam, że Jak na pierwszą walkę, to powinno Zostać to niemal, może niemal, Może nie, że niemal, że perfekcyjnie Ale powin, powinien być jakiś poziom Zachowany, a tutaj tego poziomu zdecydowanie Nie było i to nie jest tak, że my tylko y, Wjeżdżamy Stricte w Mateusza, no bo Paramaxil Mimo, że tam był bardziej zaangażowany To koniec końców też, no Obaj panowie muszą Lepiej się zaprezentować na późniejszych galach Czego im życzę osobiście no gdyby paramaksil był też bardziej zaangaż zaangażowany, to jednak by próbował polować na szczękę z chociażby go znokautować, ale no jak widać no. On też się tak nie, nie, nie postarał za bardzo. No obydwoje trochę dali dupy. No. Ale nie ukrywam, że by dwóch panów lubię, no, też... i liczę, liczę, że no jakoś lepiej to będzie w następ na następnych galach. Może rewanżyk wleci, zobaczymy. Mateusz, jak kiedyś się wybije, o ile się wybije, to no, jesteśmy podobni wagowo wzrostowo, to możemy my wyskoczymy na takiego. Tak. O, o, ty, troszkę, ty chyba troszkę wyższy, ale to nie jest jakaś duża różnica. <grym> nie, tak, nie jest. No. Tak, wiesz, że tak po męsku, żeby no. było śmiesznie. <grym> no, spieszył spi masz spi 75, ty ile masz? Ty Metru masz 80. 80 około. Ja to nawet 82 możesz mieć coś no. koło tego. No, no to trochę wyższy byś był i jakoś by to było. Ty, ty jesteś z wzrostu paramaxila gdzieś mniej więcej. No to. Podobnie bardzo by było. Mateusz, specjalnie dla ciebie się na łyso opierdzielę. Nie dlatego... tak. <grym>, dobra, może lepiej nie, bo potem będą no. mi ludzie to wypominać kiedyś tam, powiedzmy za x lat. Swoją drogą bardzo mnie śmieszyło, jak Paramaxli się opierdzielił na łyso i jak była ta karta walk, to bardzo dużo osób go przyrównywało do łaszczyka, że to jest że to, że to jest łaszczyk za 50 zł, że coś takiego. <grym> Dosłownie identycznie jak łaszczyk wygląda. Jak jest taki kurde ogolony, nie? Na łyso jeszcze bez zarostu, to już w ogóle, nie? Zdecy zdecydowanie tak. To ja no. się zgadzam z, tutaj z opinią publiczną. Tak. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o mnie, już tak koniec końców, moje podsumowanie. Ja uważam, że gdyby nie ten czynnik z pierwszą walką, czyli mm. po prostu wyglądało tak, jak wyglądało plus. Yy, no, trochę nie podobało mi się, że właśnie no, nie było tej walki Dubiel i Ferrari. No, to byłoby mocno 10 na 10, bo naprawdę Gala dostarczyło mm -mm. dużo emocji. Gala dostarczyła bardzo dużo emocji, i naprawdę momentami też człowiek z tych emocji chciał się przejść po pokoju, a czasami to po prostu z radości otworzyć no. kurde piwsko i, i, i oglądać. I wyzerować kurde. Dokładnie, broware. i potem zaprezentować refleks chudego byka, a nie jakiegoś tam spaślaka. Le lefreks, chudego byka, jakiegoś spaślaka. lefreks chudego byka, a nie jakiegoś kurwa, spaślaka. lefreks chudego byka, nie jakiegoś spaślaka. Piwo prawie wylałem. O kur o kurwa, piwo prawie wylałem, o kurwa. No, a powiedz mi, Michałku, mój drogi, kogo byś zobaczył na fejmie 19, i mniej więcej jakie zestawienia mogłyby według ciebie się pojawić? Bo ja osobiście uważam, że to że jest pewne, że będzie właśnie dubiel kontra Ferrari. I, a co do pozostałych, to no, musiałbym pomyśleć, ale nie wiem, czy ty. Miałbyś na oku, eee, kogo byś chciał zobaczyć na przykład? Na oku to ci powiem mniej więcej, no wiadomo, 10, ci teraz nie wymyślę walk, ale no tak. na pewno przede wszystkim tak jak ty. Dubiel i Ferrari, no chcę zobaczyć, jak to się mm. wydarzy. Nie pogardziłbym, aczkolwiek to jest ma mała na to szansa, ale mała nie znaczy, że zerowa. Być może rewanż z Kacporem Błońskim i Ferrari, byłoby też to ciekawe zobaczyć. Tylko no. tym razem miejmy nadzieję, że Ferrari nie będzie wymęczony tak jak to było teraz. I, mog I mogliby zrobić rewanż w tym w sumie, w K1 w stójce tylko, bo to było MMA teraz bodajże, to mogliby mm -hmm. w K1 zrobić. Żeby tylko stójka... Mateusza Spysińskiego chciałbym zobaczyć w sumie na 19, tylko właśnie problem tkwi, nie wiem z jakim przeciwnikiem, bo niby on tam wytypał Gimpera. Michał Cichy, Michał Cichy mógłby, e, mógłby się z nim bić. Myślę, że życie no tak. Michała Cichego, to ten taki dziennikarz, co się z szalonym reporterem chyba na High League'u bił by, ostatnio i przegrał z nim, to myślę, że akurat warunki fizyczne mam identyczne, bo obydwaj panowie mają ten sam wzrost mm -hmm. i myślę, że z i Michał Cichy to byłoby bardzo fajne zestawienie, tak szczerze. Też tak uważam, że... bo tam jest przede wszystkim open conflict, a... Coś, tak, i co... oni się pospinali niestety ze sobą. A coś, co w mojej opinii jest ważne w fejmie, znaczy... Fajnie oczywiście jest, jak od czasu do czasu nie ma tych konfliktów i jest taka stricte koleżeńska walka na zasadzie sprawdzenia swoich sił. Natomiast ja wychodzę z, tego, z takiego założenia, bo śledzę Fame MMA od pierwszej gali. Zawsze podobały mi się konflikty. Na zasadzie, że jak ktoś ma realny z kimś konflikt, to wtedy są dostarczone dymy. Na zasadzie, że takie nieudawane, tylko po prostu takie normalne dymy, mhm. takie. No typowy open conflict, no po tak, prostu. Tak, właśnie, typowy open kł conflict. Kł Kłótnie, no, no i tak dalej, wiadomo, co chodzi. I, I tego mi trochę Że brakuje. Mają, mają o co się bić, w sensie, mają powody, żeby się bić. No. Bo tak naprawdę patrzę sobie teraz tak ogólnie z każdej gali na każdą galę fame. to... Może nie, że coraz mniej, ale bardzo mało już jest takich yy, rzeczy, takich open konfliktów, takich open-open, a większość jest właśnie takich pod bardziej content, na zasadzie. No dobra, tutaj trochę coś poddymimy, tego mi trochę brakuje. Więc jeżeli chodzi o Mateusza Spysińskiego, to widziałbym go w zestawieniu z Michałem Cichym. Ewentualnie jak nie Michał Cichy, no to niech będzie Marcin Mazur. <laughs> No, nie wiadomo, czy właśnie spyś da walkę Mazurowi. Albo, a tym bardziej, albo Karioner, ale jemu to tym bardziej nie da. Nie, Poza... nie, nie, Marcin Mazur, myślę, że to byłoby też dobre zestawienie. Aczkolwiek nie darzy sympatią pana Marcina Mazur. Znaczy Marcin no. Mazur, bo na pana to trzeba sobie zasłużyć. No dobrze, e... wiemy czemu. <laughs> ale to byłoby ciekawe. To byłoby ciekawe, bo jestem ciekaw, jak nasz detektyw z płatków Ciniminis by się tak. zachowywał na face to face i na cage'ach. To, to jest bardzo dla mnie interesujący i bardzo ciekawy. Ja bym chciał zobaczyć Marcina Mazura w akcji. Ale walkę z Pisińskiego z Karionerem też, to nie gadaj, żebyś nie zobaczył. Nie, Byłbym no też bym zobaczył, bo, bo to jest jakby też open konflikt i uważam, że to byłoby też ciekawe, nie? Tak. Ale też rozumiem Mateusza z, z Pisińskiego, dlaczego nie chce dać mu tej walki i jakby z jednej strony okej, okay, jak najbardziej szanuję, z drugiej strony szkoda, bo ja jestem ciekaw, jakby to wszystko wyglądało. Chociaż mam wrażenie, że wyglądałoby to właśnie podobnie jak Jacek Murański kontra Nitro i Taekwan. Tak. To tak by wyglądało no, tak Dokładnie. Zatem, było. No i kolejna waleczka, jest szansa, że się może pojawić i walka Dominiki Rybach z szeją. O! Jest, jest szansa, że, się, że dziewczyny będą walczyć ze sobą Pamiętam. na kolejnej gali. Nie wiem, czy na kolejnej, ale na którejś z następnych gal jest szansa, że się zmierzą. To taki sportowy pojedynek, no bo dziewczyny się generalnie lubią. Dominika no, Rybak. To tak, na sportowo by było. Dominika Rybak, pamiętam, że o tym wspominała chyba na tym, na Loży Szyderców, jak tam do Gimpera poszła, że e, nie miałaby nic przeciwko, właśnie, żeby z szają wyjść. No, jest to no. przyznam, że dosyć odważny no. ruch, bo prawdę mówiąc, szaja wydaje mi się, że to po prostu o kurczę pieczone, by rozniosła ją, aczkolwiek no, też może możemy się pozytywnie zaskoczyć i być może to Dominika Rybak by pocisnęła szeję. Tego nie wiemy. Tego nie no. wiemy. A jak nie strzeją, to jest jeszcze inna opcja. Mógłbym ją zobaczyć z Jaroniewską, na przykład, która jest trochę o. słabszym przeciwnikiem niż strzeja. Także no myślę, że byłaby wyrównana waleczka bardzo. A Liza na przykład bym z nawcią zobaczył. No tak, bo to jest już też open conflict, tak. prawdziwy konflikt. no Dziewczyny się pospinały na cage'ach, na, na face to face'ach też chyba. Też nie wiem, czy dziewczyny miały face to face, już nie pamiętam. Czy miały? Eee... Miały chyba. Było na tym, na Cage'u, pamiętam, że chyba Nawcia nawet zadzwoniła i tam się pruła do Lizy i no, było ciekawe. No jest że... szansa, że, że dziewczyny się mogą zmierzyć ze sobą. I dosłownie dzień później, albo kilka godzin później, Nawcia wstawiła film o, o Lizie. Liza, z tego co wiem, jest chętna na walkę. W przypadku Nawci, nie wiem jak jest, za bardzo dziewczyny nie śledzę, nic do niej nie mam, tylko po prostu jej nie śledzę, mhm. tej streamerki, no i nie wiadomo, czy ona się zgodzi na walkę z Lizą. To może być ciekawe. Ja Liza jest chętna, jak dobrze kojarzę. Ja bym bardzo chęć, z chęcią zobaczył. Open conflict jest mile widziany. Ja pamiętam jak Liza gadała, nie? Że, że chce sklepać sklepać tą głupią mordę na Coś takiego tak. gadała. Coś, coś w tym stylu. Też pamiętam, to, to mówię, to też jest ideolo content. Bardzo lubię, jak się dzieje, dzieją zadymki w sieci, bardzo tak. to lubię i. No. i oby więcej, oby więcej open konfliktów, a nie jakieś tak. tam jest jeszcze, no jest jeszcze szansa, że może będzie waleczka, no co wątpię, ale może wampir kontra Kwieciński to byłoby coś też ciekawego w sumie, jakby się chłopaki zmierzyli, ale no myślę, że jednak no jak w przypadku Szeligi, no Vampir by se z poradził, tak szczerze no. ale taką walkę też bym zobaczył, też mogłaby być widowiskowa, jak najbardziej tak, też uważam, że byłoby to całkiem no. ciekawe, czy mamy coś a nad, kolei... a, no. a, nad... <laughs> a nad kolejnymi jeszcze można się zastanowić, a, ale to może kiedy indziej poruszymy. Dokładnie, no, może tam, nie wiem, przed Fejmem 19 będziemy mieli burzę mózgów, to sobie coś tam potypujemy. Mam nadzieję, że nie, nie zrobimy czegoś takiego, że przypadkowo coś zlikujemy. No, to nic nie wiadomo, ty w sumie, panie. No, nikt nic to jest nie wiadomo. Wszystko, wszystko się może zdarzyć. Dokładnie, tak więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał ten... Jak Też że... dziękuję. Dokładnie. Kuba też dziękuję, on też dziękuję. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję. On całe serdecznie. Ogółem ca całe te, on serdecznie. Dziękuję. Ogółem całe te, tak jest. E I bardzo serdecznie zapraszamy na nasze kanały, zasubskrybujcie nas, wpadajcie Dokładnie. na nasze socjale, bo od czasu do czasu coś tam się dzieje. E możecie zaobserwować mnie na Instagramie, Kubę też możecie za zaobserwować i zasubskrybować jego... Jeden kanał, a nawet może i cztery kanały, bo on to tam się rozczłonkował. No ja ma... Panie, ja to mam tych kanałów cholernie dużo i żaden nie jest używany. To jest, już, to jest jeszcze gorsze. On się rozczłonkował i się nie może zdecydować, jaki content robić. On ma tak, na, tak zwany. Tak. On ma tak zwany kompleks kontentu. On nie wie, co kompleks. ma robić na YouTubie. On... Żebyś, żebyś panie wiedział, kurde. On, on nie wie, czy chce robić raz muzykę, czy on chce raz kurwa robić jakiś challenge, gdzie chodzi. YouTube pupy, kurde, nie wiadomo, co ja chcę robić. No a czasami to odpala vloga i łazi gdzieś tam. Po swojej okolicy i gdzieś tam drze mordę na innych takich. Czy gdzieś... ja chcę robić 24 Haie Endurance w Grantuzm 4, to nie wiadomo, co ja chcę robić w ogóle. No właśnie on nie, on nie wie, co chce w życiu robić, dlatego pomóżcie mu. Pomóżcie mu. Pomóżcie mi. Zasubskrybujcie jego kanał w tym momencie i my się żegnamy, spierdzielamy, bo wiecie, dobra nocka i te sprawy trzeba iść spać, bo jutro do szkoły na 6 rano przyrka Pała no. się szykuje kolejna, bo pracy domowej się nie zrobiło. Nawet trzymajcie się, cześć i. Niech moc będzie z wami. Elo. Dokładnie. Yo, pa pa. Pa. pa